Siemaneczko, z tej strony Baza i witam was w kolejnym odcinku z Dying Light Followinga. Niestety ostatnio nagrałem tylko sobie jeden odcinek, bo tak musiałem. No i właśnie znowu dopnęło nas do farmy i znowu musiałem gadać z tym pajacem o Sabidzie i o tym, że mnie matka przyjęła po tym zgromadzeniu. Dlatego mam tą misję włączoną. Może żeby nam nie piszczało, to pierw zrobimy sobie to ubu-dubu, jak już jesteśmy tutaj. O kurwa. To jest gdzieś tutaj. Jak już jesteśmy, a tak to kurde planu nie wiem, bo mi się trochę... Nie no, musimy tutaj zrobić tę misję, bo to przecież... Kurwa, ileż można? Zwłaszcza ten prąd włączyć. Dobra, chodźmy, poszukajmy tego... Wolkandala. Przywołajmy sobie furkę. Z buta nie będę ten... Muszę znaleźć... Ja wiem, gdzie to jest, tylko nigdy nie pamiętam... Nigdy nie umiem od razu tak trafić w to miejsce, wiecie? To jest takie... Na jednym z pola... Z pól... Jest... Takie drzewo wolno stojące... I takie łyse jest właśnie, bo to jest... Takie pole z serii... Pól... O właśnie, z serii pól takich zarośniętych. Chyba gdzieś tam będzie. Cieplej, gdzie jesteś, Dal? Jest takie drzewo po prostu. No. Nie no, to jest to pole, widzicie? To jest takie pole z serii zarośniętych. Jest taki placek z tym. No i tu jest. Pyk. Chłopaki, znalazłem nadajnik Dala. Widzisz, Tolga? Mówiłem, że go znajdzie. Wyskakuj z kasy. Chwila, hej, czy Dal żyje? Trudno powiedzieć. Nie żyje! Przegrałeś, Pani! Nie wiem, co z nim. Znalazłem tylko plecak. Właściciela nie widać. Macie jakieś sugestie? Jesteśmy geniuszami. Oczywiście, że mamy. Przygotowaliśmy się. Nie, żebyśmy mu nie ufali. Ukryliśmy mu drugi nadajnik w bucie. Przestaw lokalizator na kanał drugi. Gdzieżbym dojechał? No, ja chciałem do farmy wrócić, bo w farmie jest ten drugi, ten nadajnik, że tak to nazwę. Nie, no znowu te kurwiszony, no wezwały ich hałas związany, nie wiem, z dotknięciem kurwa płotu. Tu ma gdzieś polat. Ten nadajnik, wiem, że wam tak spoileruję tę misję, no ale nie będę sobie leciał w ciule jak... Co? Ty nie jesteś Dal. A miałem nim być? Polat jesteś, znamy Polata przecież. On już ich nie potrzebował, odwal się. Zabiłeś go? Gdzie on jest? Hej, on się przemienił. Zabiłem potwora, nie człowieka. Szlak, gdzie? Strzeliłem mu prosto w łeb. Nie, idioto, gdzie jest ciało? A niedaleko. Posłuchaj, mogę ci zapłacić za te buty. A czemu mnie masz płacić? Zajebałeś Wulkana. Nieważne. Znaczy on był zarażony, nie? Z tego co pamiętam. Wiecie, on coś będzie jeszcze gadał, bo tu jest Chłopaki, ten bez licy. Fatin, Tolga, jesteście tam? Gdzie oni poleźli do cholery? Pomocy! O! Jesteśmy otoczeni! Krzyż głośniej, Fatin! Może wtedy się zorientują, gdzie? Na ciągu! Na moście! Powiedz im, że mamy przenośne miotacze fotonów! Miotacze fotonów? Tolga, to tylko latarki! No, fotony... Tak, wiedzieli, co to są fotony! Gnoje! Tolga, osłaniaj mnie! Niby czym? Odsuń się od tych drzwi! Już? Skończyliście, panowie? Dobra. To idziemy pogadać z Bezlicym. Dobrze znów cię widzieć, bracie. Obawiam się, że tym razem mam dla ciebie nie najlepsze wieści. Przyzwyczaiłem się. Co jest grane? Kyle, już wiesz, prawda? Wiesz, że to, że ludzie się nie zarażają, to tylko zasłona dymna. No, raczej tak. Dosłownie dymna. Matka znalazła sposób, by zwalczać zarazę za pomocą pewnego, nazwijmy to, eliksiru. Dla Aili? Jak w podstawce? Działa. A więc istnieje lekarstwo. Z insuliny. Czy nazwałbyś lekarstwem bandaż nałożony na otwartą ranę? Nie. To, co teraz mamy, to tylko tymczasowe rozwiązanie. Obecnie no nie, opatrunkiem bym to nazwał. Skuteczniejszymi, ale potrzebujemy czasu i dłuższego okresu spokoju. Niech zgadnę.
Eliksir się wam kończy. Niestety, właśnie tak. Dlatego zależało mi, żebyś tu przyszedł. My mamy taki sam strój jak on. Ci układ. Znajdź więcej eliksiru, a część będzie twoja. Uhu. Matka nauczy cię, jak go używać. Będziesz mógł powrócić do Haranu ze wspaniałym łupem. Chyba, że zdecydujesz się zostać z nami. Odnoszę wrażenie, że masz pomysł, gdzie szukać tego towaru. Wielu naszych braci wyruszyło na jego poszukiwania. Ostatnio straciliśmy kontakt z trzema z nich. Mieli zbadać pewną jaskinię. To, że zobaczyłeś mgłę, nie jest przypadkowe. Musiał być wyciek. Wygląda na to, że ktoś znalazł eliksir i uciekł z nim. No dobra, sprawdzić jaskinię. Łapię. Do widzenia, bracie. Mamy zadanie fabularne, którego i tak nie zrobimy teraz, bo jedziemy w końcu tą władzę elektryfikację zrobić, my tego kurwa nigdy nie zrobimy. Jak tak dalej pójdzie, co tu jest? No i tu sobie ten przytulny kącik tej... Właściwie ten klimatyczny kącik tej stodoły. W sumie naszej stodoły, bo mamy tu mieszkanie. No i Polata, bo Polat z nami śpi. Tutaj ten sobie wybrał. Nie mogę wam powiedzieć, co śmiesznego jest związanego z tą misją, bo dopiero podczas misji wam powiem. Tu jest ten wulkan. A my będziemy sobie jechać po drodze, no to... No halo, F, no. Aha, bo mi się ten... No, tu jest fabułka. Więc... nie wiem, jak my to jeszcze zrobimy, no na razie jedziemy do braci, ale już jechaliśmy ten kawałek, więc oszczędzę wam, ale sobie tapniemy auto, co mi tam, oszczędzę wam tej drogi i widzimy się już u braciszków, albo w okolicy braciszków. Dobra, już jesteśmy tu bardzo blisko, mnie goni kurde boomer, znaczy chyba już przestał, już mu odjechałem na szczęście. Tak, nie ma go. Dobra. Jesteśmy. Zaraz spróbuję oczyścić okolice. Dowol im, Crane! Dobra, bo my tu mamy... Człowiek na właściwym miejscu. W swoim naturalnym środowisku. Tutaj troszkę trzeba się poskradać, myślę. Bo tutaj mamy zjebów. Crane, co ci tyle zajmuje? Przecież jesteś zawodowym mordercą. Nie rozpraszajmy go, jeszcze sobie strzeli w stopę. Oczywiście kurwa nie umarł. Skup się, Crane! Ku zwycięstwu! Od strzału w głowę. No tak. Oczywiście od strzału, kurwa. Crane, mamy tu coś, co cię zainspiruje. Dobra. Dajesz to. Może... I gdzie jest? Kurwa, muszę karabin sobie włączyć. Cholera, taśma się zerwała. Przecież miałeś naprawić jamnika. Mam ważniejsze sprawy na głowie niż serwisowanie zepsutego sprzętu mającego. Okay. Ej, co jest? No chyba jebu, że oni tak dorzucają granaty. To miało być na... On tam stoi dalej, no tak, oczywiście. Kurwa... Strzały... w głowę są zbyt... Zbyt mało w głowę. Dobra, rozwalony. Dobra, ten nie rozwalony. Dobra. Tutaj nie trafi w ogóle, tutaj. Dobra, rozwalony. Dobra, wchodzimy. Zróbmy sobie tak. Oho. Boże. A jakbym tak zrobił? I tu się ukrył? Oj, co mnie? No, nie, wcześniej kurwa pierdzielił to, nie podchodził tu nawet, a teraz nagle zaczął podchodzić. A ja tu sobie przerwę robię, bo jest tutaj karta do zebrania. Oczywiście mnie tu zaraz granatami dojadą. Dobra. Co? Cyk. Zawsze loot podczas misji jest dobrym pomysłem. Strzelba, co to za strzelba? Myśliwska, ona jest troszeczkę inna. Mogę wam pokazać. Kurwa, przestańcie tymi granatami walić. Ona jest taka, widzicie? Taka trochę inna. Ale nie chcemy jej. Ja wolę już tą. Chyba, że ona jest mocniejsza. Nie, jest dokładnie taka sama. Pierdolę. Dobra. Idę.
No i co? Ano tu. Sam się strzelił granatem. No co za debil. Tu jeszcze ktoś jest? Nie. Tu jesteś. A on tu jest. A, bo tu on jest za tymi workami. Rozwalić go. Fajnie, że sobie granat wrzucił tu na górę. Dobra, siła spokoju musi być. Elo. Tak, tylko na tyle mnie stać. Czemu on znowu rzuca sobie granaty chyba pod nogi? Oni się rzucają. Co za bęcwał. Headshot. Headshot. Sorry, że jestem taki spokojny przy tym, ale... O kurwa, jeszcze tu jest. Headshot. Headshot prosto w głowę. Ale skupiam się na żeby nie umrzeć, wiesz? Wiecie? Po prostu nie chcę tu zdechnąć, a jak oni wywalą mi taką... Nie R. Tu. No to wszyscy. Chyba nie? Nie, jeszcze tu jest. Jak oni mi wywalą taką salwę... Chyba sam se gin. Oni mi taką salwą spierdzielą. To jest bardzo niebezpieczne. Cyk, dobra. Załatwiona sprawa. W porządku, czysto. Załatwiona sprawa, dobra. Zapukaj trzy razy, to cię wpuścimy. Tolka, odwaliło ci. Nie każ mu liczyć. Oni są... Chyba w tym albo w tym. Nie, to w tym są. Reszta jest pozamykanych łańcuchami. To nie jest nasz szef. Idź sobie. To ja, palanty. Wpuść go, Fatin, to on. Masz rację, nie umie liczyć do trzech. No w sumie było dub, dub, dub. No chyba było ten. Chyba było cztery razy. Dobra, no ale załatwieni. Tu zawsze trzeba trochę siłę spokoju użyć. Co tu do jasnej cholery wyprawiacie? Przy tym. Tajemnica. Nic mu nie mów, Fatin. Wiesz doskonale, że tacy jak on natychmiast wszystko wygadają. Tak, na pewno. Ale później może nam pomóc. Opowiemy mu wtedy, kiedy będzie mógł. Może pozwól mu tu zostać. W naszym towarzystwie może tylko zmądrzeć. Ani dalej nas. Niezrównana, ale przypominam sobie, że wcześniej obiecaliście mi coś. Jakby srał. Nie doceniasz nas, Crane. Już to włączyliśmy zdalnie, kilka minut temu. Teraz lokalizator wskaże ci wszystko, co ma w sobie chip. A jak coś ma chip... To zazwyczaj jest bardzo cenne. Chyba, że to pies sąsiada. No właśnie, to co w ostatnim odcinku mówiłem. O psie sąsiada. Odezwiemy się, Crane. Trzymaj się! Dobra, dzięki. Dzięki panowie, bracia. Jest badane miejsce, mam w dupie, to co? Lecimy do Sabita, czy tutaj? Do Sabita lecimy, bo tutaj jeszcze mamy ten skarb do znalezienia. Czekajcie tylko. O, czekajcie, no posuń. A, dobra, z tej strony mam. Jeszcze mogę sobie... Chociaż mam full ammo, to pierdolę. Bo tam były skrzynki z ammo. Tutaj tylko sobie to... O nie! A ja zapomniałem do tego wulkana pod... Dobra, to przy okazji, jak będę u Jazeera, mnie znowu zrespi czy coś, to wam pokażę. Zapomniałem, kurde, bo ja się skupiłem na tym, żeby wam wyciąć. Muszę cięcie zrobić. A zapomniałem totalnie... Wybaczcie. Że sobie zaznaczyłem, że... jak to się nazywa, że... jak to się mówi? No, zapomniałem, co chciałem powiedzieć. A, że sobie zaznaczyłem, żeby wulkana zobaczyć. Nie wiem, czy to jest dobre, że ja tak jadę przez ten las. Chociaż to jest tutaj na tej wyspie, więc to i tak trzeba będzie... Tak trzeba będzie to jakoś tak rozwiązać. Na pewno nie tak jak teraz, ja to zrobiłem. Raczej trzeba przejechać przez tą kładkę, a nie przejechać przez... rzekę, bo się nie uda. Jezu, zżygacze na tym. Dobra, to już jest tutaj, na tej wyspie, więc...
na tym tutaj u góry, więc chyba jak sobie tutaj zaparkujemy, to będzie ideolo. A my będziemy musieli oddać tą misję przecież u Jazeera, więc wtedy, ale to nie będę jechał tam od razu, tylko załatwimy wszystko po tej stronie. Wszystko sobie no nie pie... O, dawaj, dawaj! I jeszcze raz! O! Ideolo. Dobra, to jest pytanie. Pierw do Sabita, czy pierw potem pist... O nie. Pierw do Sabita. Bo tu był zombiak. Chyba jeszcze jeden powinien być. A tam jest... A dobra, dawaj pierw do Sabita. Oczywiście! Z dupy... Z dupy sobie poprzychodziły wirale, bo zabiłem jednego z nich, to oni kurwa... A możecie... Jezus, jak te wirale mi kurwa na nerwy trafiają. Muszę sobie apteczki porobić. Tutaj trzeba w ogóle wejść. Co to? O, patrzcie, dziura. Dziura. Ciekawe, co może być w tej dziurze. Ja muszę sobie apteczki porobić, więc chwila przerwy, znaczy przerwy. No nie będę wam aż tak nie będę i wam wycinał. Bez przesady. Po prostu pospomuję i porozmawiamy. Co się mogło stać z Sabitem? Ciekawe, skąd ta dziura, no. Możecie się domyślić, znaczy możecie zgadywać, co jest, póki tam nie wejdziemy. Aczkolwiek kto gra, ten wie. Kto grał, a nie pamięta, ten może się domyślać, a kto nie grał, to może się spodziewać, co tu się mogło odpierdzielić po prostu. Dobra, 10 razy chyba zrobiłem apteczki, więc no, sporo, ale nie 10 razy. Nieważne. Dobra, pyk, no to schodzimy. Pyk. Oho! Jazeer, pod jego chatą jest całe pieprzone gniazdo przemieńców. Większość jego rzeczy leży teraz w jaskini. Tu to jest. Poszukam wam ziół, ale... Wątpię, żeby Sabit to przeżył. Nie wiem, czy jak zbiorę... No to po sprawie. Tylko mi się tam nie zapuszczaj. Takie gniazda to pewna śmierć. Chłopie, ja wiem, co jest. Słyszałem. Dobra, tu są zioła. Powiem tak. Tu też nie powinno być przemieńców w tym gnieździe w dzień, ale no zaraz zobaczymy, najwyżej zdechniemy, ale nie powinno być przemieńców, zaraz sprawdzę, nie ma, no tu nie powinno, ale tam też, gdzie była Ezgi, też nie powinno być, patrzcie. Możesz w mordę. Patrzcie, Sabit. Siema Sabit, poznajcie Sabita. No w jakiś sposób... Zaraz ci pozwolę. Ciekawe, w jaki sposób to się dzieje. Że one się rodzą. Ciekawe, nie? Dobra. Pal się. Proszę. Gin. Te. Lepiej nie mówić o tym Jazeerowi. Lepiej nie. Że Sabit stał się... Strasznie mało punktów przetrwania dostajemy za tę misję. Lepiej nie mówić Jazeerowi, masz rację. Teraz czy mi się uda wykotwiczkować się do góry, czy nie za bardzo? Kurwa, kaj to było. Tutaj? Nie. W ogóle to gniazdo wygląda, jakby to miało być prawdziwe gniazdo. Gdzie to kurwa było? Takie prawdziwe duże gniazdo, bo są takie miejsca, gdzie mogłyby być przemieńce. A ich nie ma. Dobra, tutaj chyba to było. Co tu za tunel? Czasoprzestrzenny. Widzicie, tu jest pełno jakichś takich miejsc, gdzie faktycznie mogłyby być przemieńce. Ale ich nie ma. Ja się zgubiłem, serio? Poważnie się zgubiłem. No nie, no bez jaj. A tu jeszcze powinny być zombiaki zwykłe, z tego co mi się wydaje. Tu pod wodą można wypłynąć, ale tym nie chce mi się.
Gdzie jest? Gdzie są te sznurki, którymi zjechaliśmy? Ej, autentycznie. Autentycznie, bo ja bym chciał... O, tutaj to jest. Może się uda zrobić taki myk. O kurwa. O, właśnie taki myk. O to mi chodziło. Żeby móc sobie na spokojnie wyjść tutaj. Niestety chyba będziemy musieli kotwiczką. A nie, nie musimy kotwiczką. Jeszcze można było inaczej wejść. Tak śmiesznie trochę, mogę wam pokazać. Jeszcze można tak wejść, patrzcie. Chyba, że to ten... To... O! Aaa! Załatali chyba ten błąd. Tu można było się wsunąć tak, chyba, że z tej strony. A nie, z tej strony. I od razu spaść na sam dół. Przy okazji, można. Dobra, tak. Tak, i chodźmy do tego pistoletu całego, do tego łowcy skarbów, mroczny to? Skaliste koryto to jest to? Tak, do skalistego koryta. Bo to jest tutaj. Znajdź drzewo, coś tam było, nie? Tylko nie pamiętam, bo to tak jakoś tak było śmiesznie. Z boku ta jaskinia. A nie, tutaj ona jest. Tutaj jest. I tu jest niestety bąbelek. Ale możemy go cylnąć. Może nie z tego. Ale z tego już tak. Bąbelek załatwiony. Możemy sobie tu na spokojnie, patrzcie. I mamy co? Wewołweł. Patrzcie. Pyk, jaki piękny. Który ma dosyć mało, ale mogę wam go pokazać. Pokażę wam. Znaczy, mogę zrobić, tak, bo ten plan jest na rewolwer, czy tam pistolet, czy tam kichuj. Ale patrzcie, teraz. Siup. Patrzcie, jaki rewolwer. Puch. Ale jest taki fajniejszy Ranger, bo ten to się... Ten to jest rewolwer szybkostrzelny. On jest słabszy. A jest lepszy, jest taki Ranger po prostu. Tak w ogóle, nie? Jakby nie patrzeć. Czekajcie, tutaj się przeładujmy. Zostawmy to. I gdzie jest nasza fura? Fura, skórę i komura po drugiej stronie. I my musimy tutaj się teraz dostać. I jak tam z odcinkiem? No, to akurat zrobimy jeszcze to w odcinku. Dużo misji finalnie zrobimy, ale dalej nie zrobimy władzy i elektryfikacji. No, ale już tego nawet nie komentuję. Ale... Jakby nie patrzeć, potem sobie pojedziemy tutaj. Zaginiona osoba walić. Tutaj i tutaj. Tutaj pojedziemy pierw zrobić to miasto. W ogóle tutaj powinno być... A jest, dobra. Gniazdo, ale to nie robimy tego. Pierdzielimy, jak mówiłem. Tylko te misjowe gniazda zrobiłem. I nie mam zamiaru robić tych niemisjowych, bo to nie chce mi się. To jest nic ciekawego. No punktów, jak w nocy się to robi, to sporo punktów się za to dostaje. Nie wiem teraz tylko, jak przejechać na drugą stronę. Nie mam pomysłu, chyba że tutaj tym brzegiem da się przejechać. Objechać tą wyspę. Po prostu, ale chyba nie za bardzo. Chociaż... no Jezus, boomer. No będą mnie gonić te idioty. Chociaż czekajcie, tu? Tu i tu było takie przejście. Tu. O, mam amory do naprawy. Już sobie naprawię je. Nikogo tu nie ma. If. Napraw, a co mi tam? Siadaj. To jest gdzieś tam. Tutaj. To jest dżigacz wielki. To już wam zaspoileruję, że to jest dżigacz wielki tutaj. I... No i tyle, nie? I tyle w temacie. Cyk, cyk, cyk. O, Belzebufo. I oczywiście pełno tych nie wiedzieć z dupy, kurwa, sobie przyszły. No, chodźcie jeszcze, wszystkie, kurwa, które mają tu przyjść. Już? Jeszcze któryś? Jeszcze, kurwa, z dupy se któryś przyjdzie? Jeszcze? Może mogę już se Belzebufo bić, czy nie?
Nie, jeszcze nie mogę. Już? Już? Czy jeszcze ktoś ma zamiar tu przyjść? Jasne, że tu, jak słyszę tu jakiegoś zjeba. Ale to chyba jest Ubelzebufo. A jemu trzeba walić w łeb. A, Zuz, znowu. Niestety u nich tutaj się nie można za bardzo ukryć, bo on pluje, nie? O kurwa! I on ma ultra... A nie, nie masz takiego ultratoksycznego żygu. Kurwa mać, znowu! O, Jezus Maria! No, już! Dobra, dawaj, Sniper Elite. Sniper Elite i... Dobra, czekajcie. No posuń się, kurwa, zombiaku głupi. No fajnie, fajnie, fajnie. O, i nic mu to nie zrobiło, ciekawe. Nie wiem czemu ten... czemu mu to nic... Chciałbym się chyba schować. Chciałbym się schować. I granatami. Czekajcie. A on na ogień może jest nieodporny. Czekajcie. Cyk. A! Auć, 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 auć. Traci coś, nic nie traci, okej? Okay? Ja pamiętam, że... No po to są chyba tutaj te... Kurwa, no nie pamiętam już. Weźmy sobie te... Granaty, może granaty mu coś zrobią? Ja pamiętam, że headshoty trzeba było mu walić. Powiedz mi, że trafił ten granat. Kurwa mać, no. Czułem, że tak to będzie. Czułem, ja do granatów mam zawsze pecha. Aś. Oczywiście... Nie no, ty, aż tyle? No popierdoliło już ich z tymi spawnami, naprawdę. Jak mam wykonuje jakąś misję, powinno mnie spawnować trochę bliżej, no. Wiem, że to nie jest jakiś super... O kurwa. O kurwa. O, no fajnie. Jeszcze coś? Jeszcze może frytki do tego, kurwa. Czy duży mnie będzie tu prześladował? Bo ja sobie żartuję w tym momencie. Dobra, chyba trzeba to zrobić tak. Ała! Ała! Koniec. Nie, ulatuj! Ooo! Było grubo. Może się uda tym jebanym granatem w niego rzucić? I co? I coś tam stracił tego życia. Ale nawet Viral nie zdychał, nie pozdychał. Nawet Viral za bardzo nie pozdychał. Słabo, słabo. Dobra. Chyba granaty i trochę strzelby i będzie git. Fajnie, że Virale teraz nie przychodzą, chociaż mogę zaraz wykraść. A co to za budka? Jeszcze tu nigdy nie byłem w tej budce. Nic ciekawe. Ryby jak w The Forestie leżą. Że... łap. Okej, okay, tutaj. Dobra, granaty. Jeszcze. Łap. 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 Nie. No co jest? No uwzięli się, kurwa. No dajcie se siana już z tym. Tym dużym. Dzięki, elo. Dobranoc. No. Jaki podnieś... A ja dostałem. Nie wiem. Nie wiem co dostałem, ale kurczę zawsze mi się wydaje, że będzie łatwo.
Wychodzi jak wychodzi. Chyba... Nie, to nie tutaj. O? No to, że gdzieś w jakiejś takiej skrytce był boomer. Taki znienacka mocno. A to się powinno strefą zrobić w ogóle. O właśnie. A nie, to misja mi się w ogóle wbiła. Jakie zaś rozstaje? Do Sabita. Nie, nie, nie. My jedziemy... Aha, my kończymy odcinek. Będziemy jechać tu. Na szczęście nie muszę kończyć. Nie na jednym odcinku zakończymy moje nagrywanie dzisiejsze i ten. I dzięki temu... A może tu nie? A o, maska tu jest. Dwie nawet. Uhuhu. Nie, no tutaj jest ta tarcza, nie? Powinno się zrobić po jakimś czasie, chyba że faktycznie tu jeszcze mogę... Ale wydawało mi się, że to gdzie indziej chyba jest. Nie wiem, to ten zjeb mi drze japę, nie? Dobra, nieważne. No to tym burzliwom miało być łatwo, a jak zwykle poszło jak zwykle. tym jakby optymistycznym akcentem zakończymy sobie ten odcinek. Ja wam bardzo dziękuję. Chyba, że tutaj jeszcze, czekajcie. Nie. Zakończymy sobie ten odcinek. Ja wam bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że się podoba. I do zobaczenia. Elo, elo, bęc!